Skupiamy się na pojedynku już anonsowanym wcześniej. Kategoria 86 kg, styl wolny. Michał Szymański, reprezentant AZS-u AWF-u Warszawa, 22 lata kontra Sebastian Jezierzański, 27 lat, 9 wygranych, jak Państwo widzą, w Krajowej Lidze Zapaśniczej i 2 remisy, 2 przegrane. Natomiast jeśli chodzi o Szymańskiego, wciąż szuka tutaj zwycięstwa. I odnoszę wrażenie, że może jeszcze troszkę poszukać, bo Jezierzański to jest rywal z najwyższej półki. Mówiłem o tym, że ma 27 lat, ale warto wspomnieć, że jest trzykrotnym mistrzem Polski z lat 15, 16 i 17. Był 8 w Mistrzostwach Europy w 2014 roku, zatem zawodnik klasowy. Z pewnością właśnie teraz obserwują Państwo Jezierzańskiego na ekranach. Jego rywal, znacznie młodszy, 22 lata. Wicemistrz kraju, jeśli chodzi o rywalizację juniorów w 2015 roku. 8 był w Mistrzostwach Polski w 2017 i te rezultaty, osiągnięcia, staż wskazują jednoznacznie, kto jest faworytem tego starcia. Trochę tutaj na formie usprawiedliwienia ekipy z Warszawy. Mają niezwykłego pecha. Do dzisiejszego meczu też nie dojechał dagestański zawodnik właśnie w tej kategorii, w stylu wolnym. W poprzednim spotkaniu z Budowlanymi Czerkasowa utknęła na granicy. Także no mają trochę pecha w tym sezonie. Nie wiadomo, jakby się potoczyła walka o fazę play-off, gdyby wszystko grało tak, jak należy. No ale tak to nieraz bywa. No dzisiaj oni, jutro kto inny. Szkoda po prostu tylko, że w taki sposób przegrywają te mecze, a nie w optymalnym składzie i w optymalnym zestawieniu par. Pierwsza akcja zakończona już w parterze przez Jezierzańskiego. Próbuje bronić się Szymański. O, Sebastian to jest klasa sama w sobie. Jest kilkukrotnym mistrzem Polski seniorów. Naprawdę bardzo, bardzo dobra praca rąk. Nawet zobacz, jaki zwinny. Już prawie miał złapaną nogę, ale w ostatniej sekundzie naprawił swój błąd. Ciężko w Polsce znaleźć zawodnika. Ale zobacz, jakie zejście. O, i chyba ta walka się skończy przed czasem. Na razie dwa punkty. Dwa punkty techniczne. Myślałem, że Sebastian przytrzyma go na łopatki, ale jednak przyszły młodemu. No i teraz tak, bardzo mocno jest ten uchwyt zapięty. To może oznaczać, że będzie kolejne dwa punkty. To już powinno być 6, tak? Jest 6. Natomiast tu jest także ciekawy moment, czyli ta obrona wózka. Tak jak wspominaliśmy, mówiłeś o tym, Damian, w poprzedniej naszej transmisji. Obrona wózka, niezwykle ryzykowny manewr. Tak, nie kontruje się wózków. Jest taka stara zasada, jeszcze pamiętająca gladiatorów rzymskich. Oczywiście żartuję, ale na 9 prób kontry wózka, na 10 prób kontry wózka, 9 kończy się powodzeniem, 9 kończy się, przepraszam. No w przypadku gladiatorów to niepowodzenie oznaczało śmierć. Natomiast tutaj oczywiście tak krwawo nie będzie. To jest rywalizacja sportowa, olimpijska konkurencja. Z pewnością krwi tutaj nie będzie, choć zdarzają się otarcia, zdarzają się urazy, ale w tym takim pojęciu antycznym z pewnością aż tak źle nie będzie. Natomiast spójrzmy, jak wygląda sytuacja. Jezierzański, absolutna dominacja, czego się spodziewaliśmy w tym pojedynku. Natomiast powiem Ci szczerze, ja odnoszę wrażenie, że on troszkę się bawi ze swoim rywalem, że chyba nie za bardzo chce bardzo szybko zakończyć, bo gdyby chciał, to mielibyśmy chyba szybciej tutaj walkę zakończoną. Tak, może szkoleniowo podchodzi do tego pojedynku, chce przewalczyć 6 minut, przetrzeć się. Często zawodnicy, którzy są o klasę, dwie klasy lepsze od swojego przeciwnika, właśnie tak podchodzą do pojedynków ligowych, że w tych słabszych meczach przewalczają sobie przeróbka techniki, przecierają się. Nawet zobacz tutaj, podpuścił go trochę pod zonę, żeby zrobić piękną kontrę. Myślę, że to, jestem pewien, nie tylko, że myślę, że to było umyślne sprowokowanie Sebastiana, żeby ten się lekko pchnął, czas odstawił nogę, bardzo piękna akcja, która dała mu dwa punkty, nie punkt chyba, tak? Punkt za wyjście. Także no, gdzie trzeba się spiąć, to się spinają zawodnicy na ostro, idą na noże, a gdzie jest zawodnik mniej wymagający, to po prostu ich styl walki też jest zdecydowanie inny. Domowa ciała trenera
AZS-u AWF-u Warszawa znacząca, ale z drugiej strony, no cóż tu można powiedzieć w takiej sytuacji, kiedy naprzeciwko jest zawodnik i przecież trenerzy to widzą doskonale, dwie klasy co najmniej lepszy. No trudno wtedy wskazać, no chyba tylko jakaś super kosmiczna motywacja mogłaby pomóc. No tak, to jest taki zapaśniczy trochę knockout po pierwszej rundzie 9-0. No cóż może trener powiedzieć zawodnikowi w narożniku? No może mu tylko powiedzieć głowa do góry, młody, nie bój się, potraktuj tą walkę jako walkę szkoleniową i walcz. No, nic innego tutaj mi do głowy nie przychodzi, co mógłby trener powiedzieć swojemu podopiecznemu. Duży spokój Jeziorzańskiego. Szymański teraz ambitnie próbował wejść w nogi swojego przeciwnika, ale oczywiście klasa Sebastiana nie pozwoliła na zakończenie tej akcji powodzeniem. Ale próba, próbuje, nie boi się. Bardzo ambitnie. No wiadomo, Sebastian nie da się oszukać takimi chwytami, ale trzeba też czapki z głów dla młodego Szymańskiego. Za to, że próbuje bez kompleksów, bo to też jest ważne, mówiąc o tym aspekcie czysto szkoleniowym, że ci zawodnicy muszą, żeby się przełamać takimi starymi lisami, próbować. Wynik walki tutaj jest nieważny, no wiadomo, że drużyna liczy na jakieś punkty, ale tym bardziej w tym meczu, gdzie wiadomo, że już obydwie drużyny nie dadzą rady wyjść do fazy play-off, także można sobie powalczyć i to przyjdzie z korzyścią na pewno w przyszłym sezonie. Inna rzecz, czy nie zostawi rysy gdzieś tam w mentalności zawodnika pokonanego, bo no takie lanie. No z pewnością gdzieś tam się odkłada, a z innej strony może być to dodatkowa motywacja na zasadzie pokazałem ci miejsce w szeregu, dużo pracy przed tobą i może niektórych to zmotywuje jeszcze do wzmożonego wysiłku na treningach. Zwycięstwo efektowne Sebastiana Jeziorzańskiego, kolejny, czwarty z rzędu już pojedynek wygrany przez gospodarzy.